Mieszkańcy miasta i gminy Pakość, goście. Co się musi wydarzyć na drodze, by zarząd dróg i władze samorządowe pomogły mieszkańcom miasta w bezpiecznej drodze z domu do przedszkola i szkoły? Jakich argumentów trzeba użyć, by zmienić dotychczasowe postanowienia? Dziś przedstawiamy materiał z ulicy Barcińskiej w Pakości. Zapraszamy. Będziemy rozmawiać z panem aspirantem sztabowym, panem Rafałem Nieznalskim. Panie aspirancie, jeżeli tak mogę mówić. Oczywiście. Niejednokrotnie widzimy pędzące auta i nie jest to 50 km na godzinę. Co w takiej sprawie robicie i co można zrobić? To znaczy tak, sami funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pakości nie posiadają radaru do mierzenia prędkości, jednakże są kierowane tutaj na ulicę Barcińską, nie tylko Barcińską w Pakości, patrole ruchu drogowego, które są wyposażone w właśnie urządzenie do mierzenia prędkości i w przypadku naruszenia przepisów funkcjonariusze reagują karając bądź pouczając kierujących. Czy bezpieczne przejścia dzieci, czy jakieś są szkolenia, czy rozmowy w przedszkolach, w szkołach, czy prowadzicie takie akcje? Tak, każdorazowo jak się rozpoczyna rok szkolny, prowadzone są w szkołach pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły, czyli przekazywane są wszelkie informacje, jak się zachowywać na drodze, jak korzystać z bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni, po której stronie drogi się poruszać, gdy chodnik jest lub chodnika nie ma, ewentualnie jak przechodzić przez jezdnię, czy można przejść przez jezdnię, jak jest, nie ma przejścia dla pieszych, czy nie można. Tak samo jest przekazywane dzieciom, żeby korzystały z elementów odblaskowych. W tym momencie są bardziej widoczne na drodze, szczególnie po zmroku. Generalnie chociaż o takiej porze, jak jest teraz, nie musi być zupełnie ciemno i zmroku, ale to też jest widoczne dla kierowców, jeżeli jest taki element odblaskowy, prawda? Tak, oczywiście. Są przekazywane różne informacje właśnie, że widoczność dużo lepsza jest. Ten pieszy jest bardziej widoczny z odległości już nawet 500-600 metrów, jak jest, posiada jakikolwiek element odblaskowy, a jeśli tego elementu nie ma, wówczas ta widoczność spada do kilku metrów. Jesteśmy właśnie przy ulicy Barcińskiej, tak się zastanawiam, bo w odległości tutaj na tym odcinku nie ma pasów dla przechodniów, dla przejścia. No jednak z 600-lecia osiedla przechodząc na drugą stronę, to jest dość kłopotliwe dla dzieci. Tak, jak najbardziej. Tu bodajże na tej ulicy znajdują się dwa przejścia dla pieszych. Trzy, bo trzeciego urzędu miasta jeszcze. Jest mało tych przejść dla pieszych. Jeśli będzie wniosek, bo wiadomo, nie policja decyduje o tym, gdzie przejścia dla pieszych są, to Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo pod tą drogę ta droga podlega pod Zarząd Dróg Wojewódzkich, jeśli będzie wniosek o utworzenie nowych przejść dla pieszych, policja jak najbardziej ten wniosek poprze. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Rozmawiamy z panią Joanną Błaszak. Panie Jasiu, co było robione w sprawie właśnie bezpieczeństwa przejścia dla pieszych? Znaczy się, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy weszłam do Rady Miasta, złożyłam interpelację, dokładnie w grudniu, odnośnie przejścia tutaj dla pieszych na wysokości CIT-u, żeby zapewnić w miarę bezpieczeństwo dzieciom, które z tego osiedla
przechodzą tutaj do szkoły, jak i również mieszkańcom, którzy no, mają tutaj przejście na park kulturowy, tak samo i na cmentarz, tak? Na moją interpelację Urząd Miasta odpowiedział, że wcześniej już były składane takie interpelacje. Nawet obecny burmistrz taką interpelację składał w 2014, później w 2018 roku była ponawiana. Okazuje się, że na tej wysokości tutaj mamy 4 przejścia, taką dostałam odpowiedź dla pieszych. Jest też tutaj droga po łuku, gdzie może być ograniczone pole widoczności. Niemniej uważam, że samo to, że nadjeżdżające samochody, jest to droga, po której niestety nie jedzie się 50 na godzinę, tak jak to powinno być. Przede wszystkim tiry, pędzące tiry, no jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. Nie tylko i dla dzieci, ale i dla ogólnie mieszkańców tego osiedla. Wystąpiłam też z interpelacją odnośnie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Kalwarii. Odpowiedź dostałam pozytywną. Gmina ma partycypować w kosztach, jeśli chodzi o to oświetlenie. Uważam, że to też spowolniłoby w jakiś sposób wjazd nawet tych ciężkich samochodów tutaj na tą drogę. Mamy też przejście dla pieszych teraz do drogi nowego przedszkola, gdzie uważam, że też jest mało zabezpieczone to przejście. Niestety dzieci przechodząc tam wchodzą donikąd, bo wchodzą niestety na drogę gruntową. To jest raz. Dwa, no mówię, nadjeżdżające, pędzące samochody, one nie zwolnią. Te dzieci naprawdę są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ja codziennie tą drogą przejeżdżam również. Wożę też syna do szkoły, no bo niestety nie mamy wyjścia, żeby puścić dziecko same do szkoły, bo ono nie jest bezpieczne. I naprawdę ten odcinek drogi to jest tragedia. Przede wszystkim dla dzieci, które uczęszczają do szkół. Czyli wystarczy nam tylko czekać, co dalej, czy władze się po prostu do tego dostosują i będą coś pozytywnie w tym kierunku robić. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Jeszcze porozmawiamy z Panem aspirantem. Panie aspirancie, jeszcze ta droga, wyjazd z przedszkola. Jak kierowca powinien się zachować? Na chwilę obecną jest to droga gruntowa i wyjeżdżając z przedszkola kierujący powinien wyjeżdżać jako ostatni. Czyli powinien przepuścić wszystkie pojazdy, wiadomo, jadące główną drogą z pierwszeństwem przejazdu, jak również pojazdy wyjeżdżające z drogi z osiedla, która tamta droga jest drogą publiczną utwardzoną. Ale wyjechać z tej drogi z przedszkola o godzinie tam 8, pół do 9 to jest bardzo ciężko, bo tutaj ruch jest na Barcińskiej tak nasilony, że no, jeżeli byłaby sygnalizacja świetlna, to na pewno by to pomogło. No to na pewno sygnalizacja świetna by dużo pomogła w tej sprawie, jednakże na chwilę obecną tej sygnalizacji tam nie ma i niestety kierujący muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego, muszą wiedzieć, jak się zachować, kto ma pierwszeństwo, no w tym wypadku wyjeżdżają z drogi gruntowej, wyjeżdżają jako ostatni. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy z panią sekretarz gminy, z panią Joanną Zemełka. Pani Jasiu, jak pani widzi i co robicie w tej sprawie przejście dla pieszych, żeby było bezpieczne dla dzieci przechodzących do szkoły i do przedszkola? Działania zostały już podjęte przez urząd w 2014 roku, także od tego czasu cały czas staramy się uskutecznić ten pomysł i możliwość przejścia bezpiecznego na drugą stronę drogi wojewódzkiej 251, bo jak wiemy i widzimy tutaj za nami, ruch jest bardzo duży. Niestety do tej pory komisje powoływane przez marszałka województwa, w skład których wchodził właśnie przedstawiciel marszałka, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego policji, a także zarządcy drogi, dróg wojewódzkich, negatywnie opiniowali możliwość utworzenia przejścia. Ostatnia koncepcja dotyczyła przejścia tutaj w lokalizacji Centrum Informacji Turystycznej. Natomiast w tej chwili wystąpiliśmy jeszcze o rozważenie możliwości utworzenia przejścia bliżej przystanków autobusowych, ponieważ jak wiemy, ciąg pieszy i pieszo-rowerowy jest po jednej stronie drogi wojewódzkiej, a przejście na drugą stronę stwarza bardzo duże zagrożenie, więc jeśli będzie taka możliwość, to jak najbardziej będziemy tutaj optować i wnioskować za tym, żeby utworzyć to przejście bliżej tego przystanku autobusowego. Czyli dostaliście opinię negatywną, ale nie spoczywacie na laurach i robicie ponowne odwołania, tak? Tak, będziemy próbować ponownie składać wnioski. Mam nadzieję, że do skutku i będą rozpatrzone pozytywnie. Wiadomo, że tutaj mieszkańcy cały czas
stoją na stanowisku, że jest to niezbędny element infrastruktury drogowej. Do tego jeszcze radni również interpelują w tej sprawie, także myślę, że nacisk jest na tyle duży i to jest tak istotna sprawa, że należy działać dalej w tym że sprawie. Powinno być, tym bardziej, że wszyscy są za, no bo tutaj rzeczywiście jest ruch ogromny. Niby ograniczenie jest, ale wiadomo, widać jak kierowcy jeżdżą nie hamując, nie stosują się do przepisów, więc tutaj tym bardziej powinny być przejście dla pieszych, tym bardziej bezpieczeństwo dla dzieci przechodzących do szkoły i do przedszkola. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Za moimi plecami znajduje się przystanek autobusowy na ulicy Barcińskiej. Jak przejść do niego? Nie wiem. A dlaczego? Bo nie ma przejścia dla pieszych.